że wstałem dzisiaj o 7. Nie zaspałem kolejny raz. Także jednak 4 budziki pod rząd robią swoje. Ty, a co ty masz naprawdę na ustach takiego białego tutaj? Pękło ci? A może no, bo szczerze mam, no mówię, jeszcze się nie pozbyłem kataru i mam cały czas po prostu wymieniam tylko rolkę z papierem przy biurku i cały czas smarczy nos, także... Ty, ale to nie, no, jest nie, tego, nie jest tego papieru, bo niezdrowy słyszałem. Tak? No. To możemy zacząć? Możemy zejść już z krystka i zacząć. Zaczynamy, możemy... słuchajcie, udostępnię ekran i zaraz zobaczymy, co się stanie z moim magicznym internetem, więc trzymajcie kciuki. Słuchajcie, wchodzę sobie na tak, ekrany i robię entire screen i na razie zobaczymy jak to będzie. Krystian, jak tam? Ładuję, o dobra, na razie się ładuje, na razie widzę Discorda, więc chyba jest w porządku, ale widzę, że już twoja kamera powoli zaczyna się sypać, ale zobaczymy jak pójdzie dalej. Ale głos jest. Głos na razie jest. No dobra, panie, to witam wszystkich serdecznie. Jest z nami Sylwia, Wojtek, Łukasz, Piotrek, Alan, Benjamin, Rajmond, Sławomir, Paweł, Grzesiu, Damian, Ola, Jacob, Ewelina, Małgosia, Kacper. Jest z nami też Łukasz, Daria, Oliwia, Magdalena, Kamil, Ula, Mateusz, Dorian, Marta, Jola, Michał i Markos. Dobra, jak było? Było dobrze z głosem? Znaczy z głosem było w porządku, co nie? I tylko mógłbyś bardziej popracować nad taką zapowiedzią jak w filmie. Wtedy byłoby no to na nie, bo to, były... to były tylko testy. Wtedy tylko było wiele ciekawsze i na pewno od razu byłoby 50 osób na start, jakbyś wypowiedział każdego. Bo ja powiem ci tak, stary, bo ja się po prostu stresuję, że mi internet nie wytrzyma i za każdym razem chcę coś powiedzieć i mam stresa i nie mogę się wczuć w rolę, w taką, którą powinienem się wczuć, no i to dlatego tak to wychodzi. No. Tak, ty masz teraz większy stres z internetem niż jak straciłeś prawkę na 3 miesiące za wzrok, co nie? No, bez kitu. Bez kitu. Nie będę oszukiwać. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, zaczynamy sobie od razu z grubej rury, czyli coś, co dla większości przystwarza dużo problemów, czyli Swipecoin Scalper. Pamiętajcie, że tak, na Swipecoin Scalperze dostajemy analizy na Bitcoinie i na Ethereum. Ja szczerze osobiście na Ethera w ogóle nie zaglądam. Rozgrywam sobie tylko Bitcoina, ogólnie Bitcoin dla mnie to jest taki main, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Bardziej steruje rynkiem, ma największą kapitalizację i tak dalej, można powiedzieć, że jest najmniej podatny na manipulacje, jeżeli w ogóle mogę coś takiego powiedzieć o rynku krypto. I zobaczcie, na Swipecoinie są proste rzeczy, których oczywiście musimy się na początku nauczyć. Więc dla mnie numer 1, dla osób nowych, to zawsze będzie skaner Aurus. Dlaczego? Bo na Aurusie, dobra, wylogowało mnie to później, Krystian pokaże. Bo na Aurusie mamy stop lossa, mamy take profit i mamy miejsce wejścia. Więc tak naprawdę mamy wszystko podane. Na Scalperze tego nie mamy. Na Scalperze mamy tak naprawdę podane tylko miejsce wejścia, a tak naprawdę spełnione warunki na wzrosty lub na spadki. I zauważcie, wczoraj się pojawiają 2 strefy. Nazywamy to nic innego jak właśnie strefy. Czyli taka strefa zielona u góry i taka strefa zielona pod spodem. Czyli to są miejsca, tak zwane opory, tak zwane wsparcia. Nazewnictwo, no nie? Jeżeli będziecie używać strefy, też są spoko. Więc żeby zagrywać na wzrosty, potrzebujemy taką niebieską strzałeczkę i potrzebujemy, żeby cena znalazła się nad tak zwaną emą, czyli to jest ta tutaj taka żółto-pomarańczowa linia. To jest tak zwana średnia krocząca, czyli jeżeli sobie rozciągniemy ten cały wykres, to wy tutaj widzicie świeczki, 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 a ta taka linia pokazuje nam średnią tych wszystkich świeczek, więc nam można powiedzieć, że sumuje. I dlaczego ona musi być pod spodem, jeżeli zagrywamy na wzrosty? Bo ona nam tworzy swojego rodzaju tak zwane wsparcie. Czyli pamiętajcie, że jeżeli zagrywamy na wzrosty, czekamy na strzałeczkę w górę, czekamy aż cena zakręci się nad naszą tak zwaną emę. W większości to i tak jest naturalnie. I następnie najważniejszy punkt to jest przebicie i zamknięcie się świeczki 15-minutowej, bo tutaj operujemy na świecach 15-minutowych, nad taką strefą. Czyli żebyśmy my mogli wchodzić w transakcję z takiego naszego skalpera, to na przykład ta zielona świeczka musiałaby wyglądać tak. Czyli ona musiałaby się zamknąć powyżej naszej strefy. Musiałaby ją przebić i się zamknąć. Tak jak tutaj po prawej stronie widzicie, jest takie odliczanie. Czyli jest odliczanie, za ile ta świeczka się zamknie. Za dosłownie 9 minut i 25 sekund. Więc żeby było aktywne zlecenie ze skalpera, my musimy zamknąć tę świeczkę powyżej. Musimy się przebić i musimy zamknąć świeczkę powyżej. I następnie, tak jak widzicie tutaj na rysunku, fajnie by było, jeżeli zrobilibyśmy tak zwany retest. Czyli najfajniej by było, jeżeli nasz Aurusik, skalper zrobiłby coś takiego, żeby poszedł do góry. Czekajcie, bo to ledwo widać. Zmienię może sobie na tego wariata. Pojechałby tak do góry, następnie świeczka by tutaj się zamknęła, wykreowałaby nam taką piękną świecę i fajnie by było, jakby następnie nam zrobił retest i my tutaj sobie możemy tą transakcję otwierać. Więc to się wczoraj zadziało na spadek, czyli mamy tą górną strefę, tą taką zieloną tutaj mamy górną na wzrosty, czyli mamy napisane, nasz chcemy czekać. I mamy również spadek ceny. Czyli to się po prostu tutaj działo. Mamy, która się zamknęła poniżej czerwoną i ona odjechała nam bardzo dużo od tej strefy, no nie? Czyli niektóre osoby mogły wchodzić, bo okej, i tak dalej. To chcemy zrobić, to poczek na tak zwany retest. I tak naprawdę kolejne to robiły. Więc można było sobie tak naprawdę ustawiać zlecenie oczekujące na sprzedaż. I to jest najważniejsza kwestia, w którym momencie ustawiamy stop lossa, czyli jak wysoko jest nasz stop loss. Czy ostatnich lokalnych doków, czy raczej nad samą strefę. I tu tak naprawdę wam powiem, to zależy. To zależy każdorazowo od transakcji. Jak wysoko mamy lokalne szczyty, jak wysoko mamy gdzieś tam lokalne dołki i tak dalej, i tak dalej. Jak wysoko mamy tą emę, jak wysoko mamy wsparcia, pozycję oporu. Więc zawsze każdorazowo będę was wysyłać do Przemka Wójcika, bo Przemek na żywo, na Go Live'ie po prostu omawia takie schematy. Jeżeli będziecie mieli na przykład 10 schematów, to już będziecie wiedzieć, w którym miejscu ustawiać stop lossa. Ja w tym wypadku tak naprawdę ustawiałem sobie stop lossa właśnie powyżej tych szczytów. Rozmawiałem jeszcze z naszym Mateuszem, który ostatnio kręci zajebiste wyniki. Słuchajcie, zajebiste wyniki. Będę mieć z nim ostatnio live'a, więc bardzo zapraszam. Jeszcze nie zdradzam co i jak, ale Mateusz kręci zajebiste wyniki i właśnie mnie pytał wczoraj, gdzie ja bym ustawił stop lossa. No i ja mówię, no słuchaj, no ja będę ustawiać po prostu powyżej te szczyty, no ale to jest duży stop loss. To jest naprawdę duży stop loss. Ja jak najbardziej się po prostu na to godzę, no bo możemy zrobić tak, że po prostu sobie pójdziemy jeszcze wyżej, przetestujemy na przykład sobie ten opór i dopiero zaczniemy wspadać. No i następnie, gdy mamy wyznaczonego stop lossa, dopiero wyznaczamy sobie profity. I według Przemka Wójcika zagrywamy sobie jak 1:1, zagrywamy sobie jak 2:1 i zagrywamy sobie jak 3:1. Więc 3:1 to powinien być nasz tak zwany full target, ok? No i wczoraj właśnie taki schemat się tak naprawdę sprawdził. Czyli mieliśmy przebicie tej naszej struktury, tego naszego, można powiedzieć, wsparcia dołem. Mieliśmy tak zwany retest. Odpaliło nam transakcję, zjechaliśmy sobie dołem. Ja tego trade'a zagrywałem, nie zamknąłem go jak 3:1, zamknąłem go gdzieś tam dużo niżej, tam chyba 1,5 do 1, coś takiego, bo już szedłem spać, po prostu chciałem mieć pewność, nie wiedziałem, czy wybijemy po prostu ten niższy dołek. Więc ja sobie zagrywałem gdzieś tam nawet nie do domknięciu tego imbalansu, tylko chyba troszeczkę wcześniej. To jest wrzucone na wygrane, więc można sobie zerknąć, bo na wygrane to po prostu wrzucałem. Więc to jest jedno podejście. Drugie podejście jest takie, że pamiętajcie, że na skalperku zawsze możecie sobie wejść na przykład jakąś mniejszą strefę czasową, mniejszy przedział czasowy i możecie zobaczyć, co się dzieje na przykład 5-minutowym przedziale czasowym. Jeżeli macie większe doświadczenie, jeżeli tolerujecie większe ryzyko, to zawsze tego stop lossa możecie troszeczkę na przykład zmniejszyć pod swoje preferencje. Ale pamiętajcie, czym mniejszy margines błędu, czyli czym mniejszy stop loss, tym oczywiście jesteśmy w stanie więcej zarobić, bo na przykład tutaj zobaczcie, jakbym zagrywał do ostatnich szczytów, troszeczkę powyżej, no to tutaj na przykład mam jak 3:1. Jeżeli bym zagrywał troszeczkę niżej, czyli na przykład do świeczki, która przebiła nam takie wsparcie, no to miałbym już jak 5:1, więc to jest dużo, dużo więcej. Aczkolwiek zawsze pamiętajcie, że wykres nam może zrobić psikusa, możemy sobie podjechać do góry, wyrzucić nam może na stop lossa i dopiero na przykład kontynuować spadek. Więc to jest jakby... Jedna kwestia to jest, w którym momencie wchodzimy, druga kwestia to jest, w którym momencie zabezpieczamy transakcje, trzecia kwestia to jest, w którym momencie realizujemy zyski. I tak naprawdę przy jednej analizie ze Swipecoina, ze Scalpera, jedna osoba mogła zarobić bardzo fajne pieniądze, jedna osoba mogła zarobić mało pieniędzy, a jedna osoba mogła gdzieś tam tego stop lossa w ogóle ustawić jakiegoś bardzo malutkiego i mogła go wyrzucić. Więc scalper jest bardzo fajny, daje naprawdę nam bardzo mocno zarobić, ale żebyście zaczęli na nim zarabiać, ja będę odsyłać do Przemka Wójcika. Ale ogólnie podsumowując, mamy trade'a, który się odbył w 100%, czyli mamy 3:1, bezpieczna pozycja, czyli najbezpieczniejsza można powiedzieć, otworzenie na reteście, zabezpieczenie nad naszymi górkami i powyżej jeszcze można powiedzieć naszego oporu, no nie? I mamy po prostu 3:1, więc jeżeli ktoś ciągnął 3:1, to naprawdę zajebista robota, mega fajne tutaj profity. Co się zadzieje dalej? Nie wiem, czekamy, po prostu sobie czekamy, kolejną strefę będziemy mieli naniesioną, na razie jak widzicie sobie konsolidujemy, wpadamy w nic innego jak taki można powiedzieć tutaj mały kanalik, który powolutku gdzieś tam sobie wybijamy górą, aczkolwiek nie jest powiedziane, że on górą będzie kontynuowany. Możemy sobie zjechać jak najbardziej w dół i po prostu zebrać to całe liquidity, możemy jeszcze bardziej zanurkować. Jeżeli chodzi ogólnie o analizę techniczną na większych interwałach czasowych, H2, H8, H16, D1, D3, weekly i tak dalej, to chcę, żebyście wiedzieli, że mamy tak zwane wypalenie na momentum i bardziej prawdopodobne teraz są albo spadki, albo chwilowa konsolidacja i uklepanie dołka na większych przedziałach czasowych. Więc ogólnie na pewno bym nie wchodził w jakieś tam longi, bo powolutku zawracamy. Jak najbardziej możemy zawrócić, ale bardziej możliwa jest po prostu, żebyśmy stworzyli tutaj jakiś range, czyli żebyśmy respektowali ten ostatni dołek. On jest fajny, bo on nam zebrał częściowe liquidity z tego dołka, więc on jest ogólnie bardzo fajny. Ale fajnie by było zobaczyć jakiś właśnie range, jakąś gdzieś tam konsolidację, wybicie to górą i dopiero później odzyskanie momentu i dopiero później kontynuowanie wzrostu. Więc na razie po prostu sobie czekajmy. Tak jak powiedziałem, cały rynek krypto jest mocno wypalony. Jest naprawdę mocno wypalony. Mieliśmy bardzo fajne objawy. Słuchaj mnie, Krystiano, bo widzę, że tutaj coś się już wczytuje wolniej. No i sobie nie wiem, coś mam... Jeszcze raz? Nie wiem, czy już mam powiedzieć z dartem, czy nie? Jeszcze raz powiedz, bo coś mi zacięło. No, chodzi o to, że już twój internet chyba się wyczerpał, który odkładałeś przez wtorek i środę. Tak, tak szybko? Czekaj. I nie wiedziałem, czy mam już chodzić z żartem, czy jeszcze nie. No dobra, a było mnie słychać do tej pory, czy nie? Znaczy, no tam było, jak mówiłeś o skalperze, bardziej o tym, co musi stać się na wykresie, więc to... Tam już przycięło, co nie, że czekamy może na jakieś tam zebranie liquidity, może na jakieś wybicie i co dalej. I tam cię posięło już. To słuchajcie, to wyłączę po prostu kamerkę i to powiem. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynku krypto pod względem analizy technicznej, pod względem wyższych przedziałów czasowych, to mamy tak zwane wypalenie na momentum, czyli tak naprawdę nie ma siły, żeby iść na razie do góry i wskaźniki nam pokazują na razie, że bardziej możliwe jest kontynuowanie trendu spadkowego. Aczkolwiek jest drugi scenariusz, który zakłada to, że będziemy teraz kreować po prostu dołek na właśnie H8, na daily, na weekly, na trzydniówce i tak dalej. I jak ten dołek zostanie uformowany, to te wzrosty jak najbardziej są możliwe. Więc prawdopodobnie będziemy mieli albo okres jakiejś tam konsolidacji teraz, albo okres spadkowy. Oczywiście nie mówię, że nie może być torpeda gdzieś tam w górę, bo jak najbardziej może, ale jeżeli chodzi o to, co widzimy teraz, w tym momencie, to widzimy wypalenie na wzrosty i bardziej możliwą gdzieś tam kontynuację spadkową, aka/ można powiedzieć, wchodzimy w konsolidację. Więc to jedna kwestia. Dobra, udostępniam ekranik, bo teraz ważna analiza. Powiedz mi, Krystian, tylko wiesz co? A jakbym sobie wywalił rozdzielczość może trochę mniejszą, cyk, i ja wywalę sobie kamerkę w ogóle. Wyłącz kamerę. Bo ja widzę, że przy streamowaniu mnie po prostu bardzo zacina, a jak sobie gadamy, to jest ok. Jest teraz ok? W porządku? No, na razie jest git i dobrze cię słychać. Dobra, to jak coś, to mnie informuj. Druga sprawa jest taka. Halo? Halo, halo? No i chyba... Co, lipa? Znaczy ogólnie dobrze cię słychać, tylko masz chyba jakieś opóźnienie. Jak ja do ciebie mówię, to dopiero po jakimś czasie ty słyszysz. A, to może być. No ale no, słychać mnie okej, tak? No. Dobra, to druga sprawa jest taka, że mamy tak. Mamy Solanę z 28. Ta Solana jest jeszcze nieaktywna i zobaczymy, czy ona w ogóle aktywna będzie, bo jak na razie to sobie odbiliśmy troszeczkę do góry. Ja jeszcze nie patrzyłem na Swipecoin Leverage, być może już mamy od Majka Sotero jakiś tam na czacie, żeby na przykład odwołać tą analizę, aczkolwiek jak na razie po prostu widać takie wyhamowanie. Więc jeżeli ktoś ma ustawione limity, Nie widzę na razie zbyt dużego powodu, żeby te limity odwoływać, tym bardziej, że moim zdaniem to gdzieś tam wejście w tych mniej więcej właśnie rejonach, gdzie tutaj Mike Suterop zrobił, nie jest najgorsze. Oczywiście możemy sobie spaść gdzieś tam niżej, mamy tutaj bardzo fajne gdzieś tam miejsce właśnie do wypełnienia tego imbalansu na jednej godzinie, więc możemy to zrobić, ale również możemy gdzieś tam zawrócić wyżej. Więc ogólnie nie jest to zły schemat moim zdaniem. Jeżeli ktoś ma odpalone limity, może mieć odpalone limity, zawsze będę podchodził za tym po prostu, żeby tak jak ja. Ja mam alarm ustawiony, zobaczcie. Ta przerywana linia to jest po prostu alarm. I ja na altcoinach czekam przynajmniej na 5, a nawet na 15, żeby mi zrobiła po prostu break of structure. Czyli chcę poczekać na wejście wykresu w ten moment, no nie, w naszą reakcję cenową i chcę zobaczyć na przykład na 15 bądź na 5 jeden z moich schematów odwrócenia trendu. Może to być najprostszy, może to być cały łajkow, ale po prostu chcę zobaczyć realnie reakcję. Więc ja nie mam ustawionych limitów, ja mam ustawiony po prostu, tak jak tutaj widzicie, alarm. Jeżeli ten alarm zadzwoni, będę patrzył, co się dzieje po prostu w naszej strefie. Jeżeli pojawią się kupujący, pojawi się siła po prostu popytowa, no to będę wchodził w taką transakcję. Kolejna sprawa, która jest zajebista, to jest wczorajsze Ethereum. I zobaczcie, wczorajsze Ethereum... No i po internecie. Dobra, poczekaj, wariat, nie rozpędzaj się aż tak bardzo. No. No. Przycięło cię trochę. Ale trochę bardzo, czy tak trochę? No, trochę bardzo. Aha, w którym momencie? Jak mówiłeś o tym, poczekaj, o po prostu tam reakcji w strefie i w ogóle o Solanie, o zagraniu o Solanie. Aha, no dobra, no to po prostu będę czekać na reakcję w strefie. Jeżeli ta reakcja będzie, będę tutaj odpalać trade'a. Najfajniejszy przykład mamy na wczorajszym Ethereum, czyli mamy 28, to było jakoś, nie wiem, tam 21 czy coś takiego, więc przychodzi nam powiadomienie na Ethereum. I tak, jeżeli chodzi o naszego Ethera, to zobaczcie, bardzo fajny przykład, bo weszliśmy sobie po prostu w Entry 1, zrobiliśmy Take Profit 1, znowu Entry 1, Take Profit 2 i na razie się po prostu bujamy. Ale co chcę tutaj pokazać? Więc jeżeli ktoś sobie po prostu wchodził gdzieś tam z limitu, no to super, no to jest w tym tradzie zarąbiście. Nawet nie patrzyłem, czy tutaj była jakaś możliwość po prostu, no mamy wstępne przebicie struktury, gdzieś tam zejście nawet z piwo na jakieś tam 7.1, 7.8, więc jak najbardziej mamy fajny trade, który nam poszedł na Take Profit 2, ale ja z tego wchodziłem sobie z impulsa. Więc zalogowałem się na impuls i to, co tutaj widzicie, jesteśmy teraz na 5-minutowym przedziale czasowym. Usunę może świeczuszki. I tak, mamy tutaj, zobaczcie, przychodzi nam sygnał gdzieś mniej więcej w tym momencie. Ja sobie rozciągnąłem po prostu linię trendu, przebiliśmy tą linię trendu, mamy pierwszą strzałeczkę wzrostową. Na razie jeszcze nie wchodziłem, chciałem zobaczyć właśnie tak zwane break of structure. Zrobiliśmy to break of structure, następnie chciałem zauważyć właśnie zejście przynajmniej do 50% korekty Fibonacciego. Co zrobiliśmy? Zeszliśmy sobie poniżej 50%, ale w międzyczasie odpaliła się strzałeczka, to jest 1-minutowa strzałeczka, na spadki. Więc to jest dla mnie czerwony sygnał, że nie podejmuję transakcji. Zeszliśmy sobie niżej, mieliśmy odreagowanie i następnie pojawiły się dwie strzałeczki na 1-minutówce i również przecięliśmy linię trendu w górę. Więc tutaj podejmowałem transakcję po prostu po przebiciu mojej strukturki. Wchodziłem sobie w trade'a, niestety nie ciągnąłem jak 6:1, wyszedłem z niego wcześniej, trochę się zestresowałem. Mój błąd, niestety podpaliłem się trochę, no ale poszło bardzo pięknie. I właśnie tego będę gdzieś tam zawsze zachęcać, żebyście sobie łączyli po prostu coś takiego. Czyli jeżeli macie swinga z aplikacji Swipecoin Leverage, dodajcie sobie potwierdzenia z impulsa. Jedna sprawa, że jesteście w stanie zapobiegać stop lossom. Druga sprawa, że możecie łapać fajniejsze ratio, czyli możecie łapać na przykład 6:1, a nie na przykład jak 2,5:1. Więc na pewno, ale to na pewno będą... Halo, halo? No, poczekaj chwilę, niech się internet załaduje trochę. Dobrze, ale mnie denerwuje ten internet stary, no nie mogę. No ja się nie dziwię. Ja rozumiem, gdyby to było pierwszy dzień, ale to już jest kolejny. No ale patrz, nawet wymienili modem tutaj, nawet była ekipa taka, która wiesz, może po prostu jakiś streaming jest tutaj. Dziwne. Ale przyszło ci takich 5 małych tajów, którzy przyszli, rozłożyli drabinkę, wymienili 3. 3 przyszło. Tutaj Sylwia pisze, że jeszcze Bitcoin ma fajne zagranie na impulsie dziś rano. Niestety nie patrzyłem na impulsie bez łączenia z niczym. Szczerze to nie zagrywam gdzieś tam Bitcoina samego z siebie na impulsie, ale wiem, że Przemo pokazuje co. Dobra, stary. Zacina? No, odcięło cię i to dosyć solidnie. A teraz? Ale śmiesznie, ale śmiesznie. No, super, super, że się no. Możesz pośmiać. Ogólnie teraz jest git. Teraz jest git, weź coś powiedz. No, raz, dwa, raz, dwa. No i na kamerze też się bardzo dobrze widać, więc ogólnie to... No, no właśnie to się udostępnia, jak ja udostępniam ekran. Nie wiem dlaczego. No, no, ale wydaje mi się, że ten internet jest może za słaby. Może być. No dobra, ale ogólnie tak, jeżeli chodzi o Ethereum, no to fajne potwierdzenie właśnie z Impulsa, więc zawsze będę do tego zmierzać, żebyście szukali sobie potwierdzeń właśnie na Impulsie, czy to jest Bitcoin, czy to jest Ethereum, bo naprawdę pomoże Wam to zapobiegać stop lossom, pomoże Wam to łapać fajniejsze ratio. Więc odsyłam do Przemka Wójcika, odsyłam również do Brandona oraz doktora Joshua Lee. Słuchajcie, ja wiem, że większość z Was nie zrobiło tego wprowadzenia, jeżeli chodzi właśnie o bootcamp Impulsa. No i ja będę z Wami szczery. Jeżeli nie przerobicie sobie tego materiału, to po prostu robicie taki schemat, że odbieracie sobie pieniądze. Powiem to po prostu szczerze. Jeżeli ktoś nie przerobił tego materiału, który teraz rzuciłem, on jest po angielsku, ale tam jest ta wtyczka Google Chrome i wydaje mi się, że ona chyba może tłumaczyć, a nawet jeżeli ktoś nie kuma angielskiego, to wydaje mi się, że i tak większość zrozumie, bo to nie jest gadanie po angielsku, tylko po prostu praca na wykresie. Więc jeżeli ktoś nie zrobi sobie tego kursu, po prostu odbieracie sobie możliwość zarabiania fajnych pieniędzy. Więc ja będę polecać, podsyłam Wam raz jeszcze właśnie tutaj na czacie. Warto sobie to przerobić, to można przerobić dosłownie w 2-3 dni. Mamy zaraz weekend, więc odpuścić grilla, odpuścić wyjścia, odpuścić imprezy, odpuścić kino, po prostu siąść sobie w domu, zarezerwować sobie 20 wolnych godzin, 10 wolnych godzin, przerobić ten kurs i uwierzcie mi, że zacznie Wam po prostu klikać. No i jeżeli chodzi o Avaxa, słuchajcie, jeszcze raz spróbuję udostępnić, wyłączam kamerę i udostępniam ekran. Powiedz mi, Krystian, jak tym razem to będzie... A czekaj, spróbuję nie cały screen, tylko spróbuję aplikację. Może będzie lepiej. Więc spróbuję Trading View i jeszcze jedną rozdzielczość sobie wezmę mniejszą. Dobra, wchodzę. Jak widać? No ogólnie na razie gituwa. Dobra, to jak coś to mów. Jeżeli chodzi o Avaxa, moi drodzy, to pamiętajcie, że Avaxa u większości brokerów nie zagracie. O, czekaj, ładuje się, załadowało się. Więc jeżeli chodzi o takie altcoiny, mniejsze tokeny, to po prostu odsyłam na giełdy, typu na przykład Bybit. Więc na Bybicie można sobie zagrać, na Mexce można sobie zagrać. Raz jeszcze pokazuję, aha, nie pokażę, bo tylko widzę tradingu, to zaraz Wam pokażę. Na CoinGecko możecie sobie po prostu zobaczyć, na jakich giełdach to jest wszystko dostępne. Więc jeżeli chodzi o Avaxa, taka sama sytuacja jak z Etherem. Mamy entry 1, poszło nam na take profit 2. Więc można było sobie wyciągnąć 2,5% zysku. Na razie lecimy sobie niżej, więc w tym momencie, jeżeli ktoś nie zamykał, no to ma ponad 3%, tak? 3 do 1. Więc ogólnie moja rada, jeżeli ktoś w tym Avaxie jest i do tej pory nie zebrał żadnych zysków, ani nic z tym nie zrobił, to po prostu ja bym zbierał jak najbardziej, bo to jest fajna sytuacja. No i co tu się wydarzyło? Słuchajcie, mamy znowu najniższy szczyt, który wykreował nam najwyższą górkę. No także słyszeliście chyba, wszystkim podobało, co mogliście słyszeć. Jeżeli jesteście w Avaxie, to warto zrealizować częściowe zyski. No, no, tak trochę. I co, słychać? No już teraz tak. Dobra. Więc mamy najniższy dołek, który wykreował nam najwyższy szczyt. Mamy przebicie tej struktury. Następnie mamy podejście, zrobiliśmy korektę spadkową, respektowaliśmy po prostu tą strefę popytu, zeszliśmy sobie niżej, przebiliśmy strukturę, która nam przebiła ostatnią strukturę. Więc mamy po prostu nic innego jak break of structure. Pierwszy impuls, drugi impuls, zawrotka, proste wejście tak naprawdę z ostatniej gdzieś tam strefy z 15-minutowej, wypełnienie imbalansu można powiedzieć co do pipsa, zejście niżej. Jeżeli ktoś wchodził takim schematem, prawie 7 do 1 przy TP2. Więc znowu będę podkreślać kolejny raz, że warto po prostu łączyć, aha, im szybciej mówię, tym to zaczyna zacinać, więc kurde, widzisz, Magda odkryła, dlaczego mnie zacina, muszę po prostu powoli mówić. Więc jeszcze raz będę zawsze zachęcać do tego, że jeżeli macie swing trading, macie swipecoin leverage, macie dłuższe pozycje, nawet jeżeli macie Aurusa z H1, tak, na Golden Watchu, macie jakieś większe pozycje, warto dodawać swoje potwierdzenia na mniejszym przedziale czasowym, warto to na przykład łączyć z impulsem, bo to nie jest prosta na początku i będziecie łapać prawdopodobnie 100% za 100%, za 100%, za 100%, za 100% i będziecie się wkurzać, ale w pewnym momencie zobaczycie pewne paterny na mniejszych przedziałach czasowych, które klikną i te trady po prostu będą szły naprawdę bardzo fajnie, więc no co, tyle ode mnie. Rzucam do Krystiana, sorry za ten internet znowu, nie mam zielonego pojęcia, o co w tym chodzi. Krystiano, w ogóle mnie słychać, czy mnie już wywaliło całkowicie? Na razie jest wszystko w porządku, jeżeli ja nic Ci nie przerywam i ten, to znaczy, że jest git. Okej, myślę. Dobra, udostępnię ekran, no tak. Pokażę, co tam się dzieje. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek newsy w dzisiejszym dniu, jest to w miarę okej, nie ma tam, mimo że jest na jakieś tam na euro, ale to tylko w Niemczech, na niby cały dzień, ale wydaje mi się, że jakichś takich bardzo większych, znaczących ruchów być nie powinno. Jeżeli chodzi o USDM, to też nie są jakieś tam bardzo duże ruchy, które są w stanie nam nie wiadomo jak powariować rynkiem. Jeżeli skalpujemy gdzieś, co mamy wpływ, że tak powiem, na dolara, no to wtedy można przez 15 minut po prostu przestać, ale to tak jak wspomniałem, też nie są jakieś duże newsy, żeby po prostu wychodzić całkiem z transakcji, można ją zabezpieczyć i tyle. Jutrzejszy dzień, jutro troszeczkę powieje i to jest najbardziej powieje na euro, jeżeli chodzi o to, i na prawdopodobnie na CAD, i na USD tak samo. Więc tutaj między 11 a 14:30 po prostu bliżej tych godzin po prostu, nie wiem, zabezpieczyć pozycję, zamknąć, jeżeli ktoś jest, nie wiem, dopiero lub nie otwierasz transakcji, jeżeli jest dopiero, że tak powiem, w transakcji. I zobaczyć, co tutaj się zrobi. W następnym tygodniu na pewno będzie o wiele więcej tych newsów, no bo jest, że tak powiem, zakończenie wakacji. Pierwszy piątek miesiąca będzie w następnym tygodniu, więc troszeczkę, że tak powiem, tych newsów będzie, na które warto sobie po prostu uważać. Jeżeli chodzi o nasze zagranie na Golden Watch, nie wiem, czy widzieliście, tu na pewno bardzo mało na samym początku brakło, ale to zagranie nie zostało usunięte z Golden Watcha. Co to oznacza? To zagranie było cały czas, że tak powiem, aktywne. Doszliśmy tak naprawdę już do Take Profit 2. Mieliśmy tu już prawie jak 6:1 ponad. Więc tu można było już naprawdę tam zgarniać zyski na pewno. Jeżeli ktoś jest, czy był w tej transakcji, to na pewno już realizował poziomy zysków tam o wiele wcześniej, tak? Lub zabezpieczał swoją pozycję. Do Take Profit 3 jednak nie doszliśmy, gdzie jeszcze nie jest powiedziane, że nie dojdziemy, tak? Zobaczymy, jak to jest. Pamiętajcie, że też takie transakcje, które oni wysyłają, to my to patrzymy przez pryzmat kont fundowanych, a oni patrzą przez pryzmat po prostu budowania własnego kapitału też, tak? Żeby to po prostu miało, że tak powiem, bardzo duży wpływ na to, więc jeżeli mamy transakcję 1:6, to my możemy ją łapać, nie wiem, czy to na koncie na razie po prostu na egzaminie, na konto fundowane, ale oni już łapią takie transakcje na koncie realnym, dlatego przy Take Profit 1, przy Take Profit 2 realizują swoje zyski i Wy też w sumie róbcie to, bo to jest jakby najlepsza forma, czyli albo zabezpieczenie pozycji, jeżeli jest to zgodne z swoim trading planem, albo po prostu realizację częściowych zysków, tak? Czyli nie wiem, wyciągnięcie 30% transakcji, 40% transakcji, 50% transakcji, żeby po prostu już, że tak powiem, coś księgować. Czy to jest właśnie na egzaminie? To już jesteśmy jakiś tam procent do przodu, lub po prostu na własnym kapitale, no to już o wiele, że tak powiem, wcześniej realizować te zyski, żeby to miało ręce i nogi. Więc zobaczymy, co tutaj zrobimy. Christian Lopez teraz dosłownie omawiał to zagranie u siebie, że tak powiem, na Zoomie, na sesji, na Go Live'ie. Nie na Zoomie, przepraszam, pomyliło mi się. Na Go Live'ie, więc zobaczymy, co dosłownie Christian Lopez tutaj nam jeszcze pokaże. Na razie to, co mi się tutaj naprawdę bardzo podoba, to idziemy, że tak powiem, takim naturalnym trendem wzrostowym. Widzimy, że wybijamy jakieś szczyty, jakieś dołki, retestujemy i gramy. Tutaj szkoda, że ogólnie jak wszedłem na wykres i patrzyłem, to tutaj nie wszedłem w tą transakcję, ponieważ dosłownie ominąłem ją. Ale no tu brakło nam, żeby Was nie skłamać, pół pipsa i by nas wybiło. Ja bym to grał, ja bym chciał to zagrywać, jeżeli chodzi o to nasze zagranie. I nie wiem, czy tutaj już nam się złota strefa zrobiła, prawdopodobnie na tej świecy nam się zrobiła, bo mamy na tej świecy, tej czerwonej nam się zrobiła złota strefa, więc to jest bardzo fajne zagranie, o tym często mówimy, czyli wybicie bardzo dużego, silnego oporu na złocie, w tym przypadku 2515, 2510, to tutaj Evan i Krystian Lopez bardzo dużo mówią o tym poziomie, bo to jest bardzo znaczący poziom, jeżeli chodzi o złoto. I tu było bardzo fajne wybicie. Był zwykły read z naszych ostatnich szczytów, czyli liquidity, które się zebrało i zgarnęliśmy take profit 2. Jeżeli ktoś się spóźnił i tak naprawdę chciał tutaj zagrać, chciał wejść jeszcze raz, bo zauważył, że zostało to wybite. Ja mówię, dobra, zagram sobie jeszcze raz, tak? Chcę wejść w tą transakcję jeszcze raz. To niestety, ale tutaj ten, dosłownie ten knocik mały nas wybił. I to jeżeli ktoś tu złapał sobie transakcję i ten stop loss był, to jakby moim zdaniem tu wszystko było dla mnie w porządku, on tylko po prostu to jest rynek. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego wszystkiego naokoło. Jeżeli chodzi o moją następną transakcję, którą tutaj zaczynamy mieć, to spójrzcie na to, że ta transakcja jest dla mnie bardzo fajna. Dlaczego? Wybiliśmy tutaj, też mam jakieś knoty, które są pozostawione. Widzimy, że idziemy cały czas do góry i widzimy, że jeszcze zostało, że tak powiem, mała dziura tak zwanego imbalansu do wypełnienia, którą możemy, że tak powiem, jeszcze złapać. Więc ta transakcja jest dla mnie, że tak powiem, bardzo fajna. Podoba mi się to. Idzie to naturalnym takim wzrostowym tempie i to, co tutaj jeszcze widziałem, co to Christian Lopez zrobił, pokazywał, czekamy po prostu na poziom 2530 i będziemy dalej zagrywać naszą transakcję. I jak możecie, to poczekajcie chwilę, ja sobie odpalę tą transakcję dosłownie teraz, więc sobie to zagram i zobaczymy, jak to nam tu pójdzie, bo ogólnie trend jest bardzo fajnie utrzymywany, wybijamy cały czas, że tak powiem, szczyty, dołki. Więc to tutaj mi się to wszystko podoba i będę sobie to tutaj zagrywał. Tylko wejdę sobie w MetaTradera i puszczę sobie transakcję. Lot ustawię. Dobra, ustawiłem i mi już odpalił. Więc zobaczymy, jak to będzie. Przeexit 1 realizuje. Zabezpieczam pozycję albo realizuję 80% zysków. Resztą transakcji, jeżeli chodzi o taki trade, gdzie widzę, że też nie ma tu zbytnio dużego pola do popisu, tak, że widzę, że dojdziemy pewnie do Exit 2, dojdziemy do naszego poziomu 2525 i będziemy się tam bujać, to ja już nie chcę być w tej transakcji, bo może być tak, że albo zrobimy rakietę do góry, albo znowu się odbijemy kolejny raz od naszego poziomu, że tak powiem, wsparcia, gdzie będzie to mniej więcej gdzieś na tym poziomie, coś takiego i po prostu będziemy mogli dalej kontynuować nasze spadki, ale jeszcze nie jestem w stanie, że tak powiem, tego do końca określić, bo czekam po prostu na zwykłą reakcję w strefie i zobaczymy, co tam będzie. Dlatego ja przy Exit 2 chcę wyjść już z transakcji, i po prostu mieć już, że tak powiem, to po sprawie. Więc co, jakby nie mam tu nic więcej na razie do powiedzenia, bo jestem cały czas dosłownie w tle, na drugim monitorze przede mną leci sesja Krystiana Lopeza, ale z tego, co tutaj widzę, jeżeli chodzi o naszego Krystiana Lopeza, to widzę, że on właśnie czeka na podejście do całego tego, że tak powiem, liquidity, które się tutaj zebrało w tym miejscu i czeka na to, jak wykres nam podejdzie do tego miejsca i będą jakiekolwiek reakcje cenowe. Jeżeli patrzę też na indeks dolara, co tam się dzieje, to jeżeli chodzi o nasz indeks dolara, to jest bardzo fajnie to pokazane, bo wiadomo, mamy tutaj jeden nasz taki dosyć bardzo znaczący, tak powiem, dołek i widzimy, że cały czas te nasze dołki są tutaj wybijane w tym miejscu, tak? Więc zobaczymy, co teraz robimy. Mamy utrzymywany teraz ten mini trend spadkowy, więc zobaczymy, w którą stronę jakby przebiliśmy ten trend wzrostowy i mamy cały czas teraz trend spadkowy, więc zobaczymy, w którą stronę jesteśmy w stanie tu pójść i może być tak, że zaczniemy pójść w dół, może być jakby retest z tego wybicia ostatniego dołka i wtedy wejdziemy sobie na dolara. Więc zobaczymy na razie, co tutaj my chcemy zrobić i kurde, no jakby jeżeli chodzi o to, to tyle. Na razie tutaj nie mam też nie wiadomo jakich, nie mam tu jeszcze nie wiadomo jakich informacji, co dalej, więc dlaczego? Bo zbliżamy się do tego punktu, tak, zbliżamy się dotąd, czyli do tego miejsca, gdzie zaczynaliśmy transakcję, czyli można powiedzieć, że to są też najwyższe szczyty na złocie i czekamy. Może być tak, że wybijemy nasz szczyt i retestujemy nasz szczyt i zaczniemy po prostu zagrywać na longi, a może być tak, że po prostu polecimy już w dół i będziemy jednak pikować ku dołowi. Dlaczego? No mówię, tutaj jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne, że tak powiem, fundamenty inwestycyjne, jakim jest Bitcoin czy coś, to też ma jakiś tam wpływ, wpływ, tak? Jeżeli widzimy duże spadki na Bitcoinie, prawdopodobnie na tym złocie też będą jakieś tam spadki, tylko wiadomo, nie takie, jakie mogą być na kryptowalutach, ale jednak te spadki też się pojawiają i to ma na pewno jakąś tam styczność. Wiem, że Bitcoin ma też jakby dużą kolaborację z indeksem dolara, złoto ma to samo, więc jeżeli chodzi o to, to mogą być, jakby to powiedzieć, zawirowania, jeżeli chodzi też o, jeżeli jest to na Bitcoinie, prawdopodobnie takie ruchy też mogą być mniejsze, większe na złocie. Więc to jest po prostu normalne, jeżeli chodzi o inwestorów, z jakimi mamy styczność, ale jeżeli właśnie chodzi teraz, no to mówię, zbliżamy się do największych szczytów na złocie i zobaczymy co dalej. Jeżeli będziemy wybijali szczyty, ja będę chciał zagrać transakcję, że tak powiem, na baja i po prostu kontynuować ten cały trend wzrostowy, który, nie wiem, jak wejdziemy sobie na większy przedział czasowy, to ten trend wzrostowy widzimy, że jest cały czas utrzymywany i po prostu będę chciał szukać właśnie takich zagrań na większym też przedziale czasowym. To, co wczoraj wrzuciłem transakcję, jeżeli chodzi o Ivana Cabrala, analizę, to nie jest jakby stricte z sesji, tylko to jest to, o czym Evan mówi, czyli to jest wybicie po prostu danych miejsc, danych szczytów na M30 oporów, zwykły retest, zagrywacie 3 dolary stop lossa, czyli tam 30 pipsów i po prostu gramy, tak? Zamknąłem to przy 1 do 1,5, 1 do 2, coś takiego, bo już było, że tak powiem, później już nie chciałem trzymać tej transakcji, ale naprawdę, mówię, codzienna sesja Ivana Cabrala, co będzie na rynku na sesji nowojorskiej, bardzo pomaga w ogóle w tym określić kierunek waszego zagrania i dlatego polecam chodzić na sesję do Ivana Cabrala, mówię, bardzo dużo podpowiada, wręcz przeciwnie, nawet daje gotowe zagrania. Mówili o poziomie 2525, o którym właśnie są te spadki, po których były. I w tym miejscu tutaj chłopaki i Evan Cabral i Christian Lopez właśnie wchodzili w transakcje i z tego jak widziałem ich transakcje, na jakie loty używali, to naprawdę tam gruba pęga się robi, bo jak widziałem 4-5 transakcji z lotem 1 na złocie, gdzie jeszcze było 15 innych transakcji z lotem 0,7, 0,5, bo to jest po prostu zwykła siatka zleceń, to tam naprawdę, jeżeli chodzi o ten spadek, to bardzo ładne, że tak powiem, pieniądze oni musieli zarobić z tego, bo mają kapitał po prostu do obrotu, tak? I widzę, że to co oni, jak oni to zagrywają i widzę po prostu tą logikę i prostotę w tym zagrania na złocie, to po prostu ułatwia Wam po prostu patrzenie na to i gdzie Wy chcecie wejść, gdzie Wy chcecie zagrać. Jeżeli jest tu z nami taki osoba, z którą współpracuje, Dorian na kolu, to Dorian właśnie chodzi od poniedziałku do piątku do Ivana Cabrala i dzięki niemu tak naprawdę robi przeznakomite wyniki. I on mówi, Krystian, ja więcej nie chodzę do innych edukatorów. Mam Ivana Cabrala, który mówi mi wszystko, mówi mi jak mam zagrywać, uczę się od niego i wychodzi mi to najlepiej. I dlatego on nie miesza i zagrywa tylko i wyłącznie Ivana Cabrala i to mu za strategię pod edukatora, który po prostu bardzo ma z wami zajebisty kontakt i iść i jak najbardziej, że tak powiem, maksować tą, że tak powiem, strategię handlową. Czy to jest właśnie impuls z Brandonem, z Przemkiem i z doktorem, to wow, róbcie, to jest największy support, jeżeli chodzi o impulsa. Jeżeli chodzi o Aurusa, też jest bardzo duży support od Ivana Cabrala czy Christiana Lopeza. Osobiście nie znam angielskiego jakoś mega dobrze, wręcz przeciwnie bym powiedział, że prawie w ogóle, ale jak widzę, jak Christian Lopez tylko wchodzi na wykres na Aurusie, na Golden Zone i rysuje świeczki, strzałki, co i jak, jest to naprawdę bardzo łatwe do zrozumienia. Nawet jeżeli ktoś nie chce właśnie wgrywać tych tłumaczonych sesji lub coś, to nie jest ciężkie, to jest wręcz przeciwnie, to jest bardzo proste, tylko po prostu z tego korzystać. I co? Jakby to tyle ode mnie. Dobra, dzięki bardzo. No co, widzimy się standardowo we wtorek. Bardzo fajne dni na krypto, jeżeli chodzi o właśnie Swipecoin Leverage. Bardzo fajne dni na krypto, jeżeli chodzi o Scalperka. Bardzo fajne połączenie, jeżeli chodzi o te dwa z Impulsem, więc zachęcamy do tego. Ja Wam porzuciłem raz jeszcze cały dokument, wdrożenie pod Impulsa według grupy ATH. Macie weekend, nadróbcie to, róbmy pieniądze wspólnie. No i co, tyle ode mnie. Życzę dobrego czwartku, dobrego piątku i widzimy się standardowo we wtoreczek. Sorry za ten internet, nie mam zielonego pojęcia, co jest nie tak, ale mam nadzieję, że kiedyś będzie dobrze, Na razie dobrego dnia wszystkim, do zobaczyska. Hejo, nie ma za co, dzięki.